Chciałbym, abyśmy dzisiaj poruszyli temat zwycięstw. Prawdziwych zwycięstw. Zwycięstwo ma niejedno oblicze. Myślę, że słowo bliskoznaczne związane ze zwycięstwem pojawiłoby się na pewno niejedno. Jak jeszcze inaczej można nazwać zwycięstwo? Proszę, abyśmy zabierali głos. Pomóżcie, żebym nie używał w kółko tego samego słowa. Sukces. Sukces, dziękuję. O, a propos tego słowa, mówi się, że sukces ma ilu ojców? Wielu ojców. A porażka jest? Sierotą. Nikt się nie przyznaje. Wszyscy chcą odnieść sukces, chcą zwyciężyć. Jak byśmy jeszcze nazwali zwycięstwo? Osiągnięcie. Dziękuję bardzo. Wygrana. Otóż to. Zobaczmy, że poruszamy się w kręgu tematów ostatnio bardzo popularnych. Oczywiście jest cisza wyborcza. Jutro będzie też miało miejsce pewne wielkie wydarzenie w naszym kraju. I już niedługo pewnie dowiemy się, kto zwyciężył, bądź jeszcze nie zwyciężył w tych wyborach, jakie przed nami są. Ale zwycięstwo również kojarzone bywa ze sportem. A być może i z polityką bardziej taką już zbrojną, gdzie kraje walczą i siłowo wygrywają bądź odnoszą porażki. Chciałbym jednak, abyśmy się zajęli bardziej pokojową stroną zwycięstw, a mianowicie prosiłbym, abyśmy sobie przypomnieli postać pewnego człowieka, który nadal jest obecny w sporcie, ale myślę, że troszeczkę wcześniej odnosił większe sukcesy niż obecnie. Chodzi mianowicie o bardzo skromnego wówczas człowieczka z wąsem, który uprawiał pewien sport zimowy i stał się pewnego pięknego roku symbolem sukcesów Polaków. Stał się taką nadzieją. Wiecie, o kim mówię? Otóż to. Skromny skoczek z miejscowości Wisła. Kiedy, ile to już było lat temu? Chyba ponad 10, odnosił swoje największe sukcesy. Ludzie z zewnątrz, patrząc na tę skromną postać, człowieka, który nie do końca potrafił wysławiać się przed kamerami, czyż nie? Zastanawiali się, jakim cudem dzieje się to, że taki właśnie oto mężczyzna wygrywa, odnosi potężne zwycięstwa, pobija rekordy, zdobywa wspaniałe trofea. To był naprawdę niesamowity czas w historii polskiego sportu zimowego. Specjalnie nawiązuję do tego tematu, ponieważ powstały nawet pewne anegdoty, pewne powiedzenia związane z tym człowiekiem. Słynna bułka z bananem, prawda? Wszyscy pytali, co stoi za sukcesem tego człowieka? Dlaczego on ciągle zwycięża? Pamiętacie może, jakie pytania padały ze strony Adama? Na czym on się skupiał? Czy na tym, żeby odnosić zwycięstwo w każdych kolejnych zawodach? Dziękuję bardzo. Okazuje się, że ten sportowiec, kiedy wychodził na szczyt ogromnych obiektów, nieraz mających przecież punkt konstrukcyjny odległości 180 metrów od buli, wyobrażamy sobie przelecieć 1/5 kilometra w powietrzu. Kiedy patrzył tak w dół i rozmyślać mógł na przykład o swoich rywalach, których miał 30-50, może zastanawiał się, w jaki sposób przeskoczyć ich, w jaki sposób oddać skok lepszy od nich, porównać się z nimi i zwyciężyć. Nie, on myślał o tym, w jaki sposób on sam ma oddać po prostu dobry skok i co ciekawe jeszcze, z którego będzie czerpał radość. On to również podkreślał, że oddaje dobre skoki, z których się cieszy. A to, że wygrywa, to jakoś tak samo przychodzi, można powiedzieć, samo, tak? Zawsze się zastanawiałem nad tą sprawą, ile pokazują media, a ile tak naprawdę dzieje się w życiu takiego człowieka. Ile on wcześniej treningów na tych skoczniach odbywa. Ile treningów nie tylko na samych skoczniach, ale również poza nim. Treningi siłowe. Okazuje się, że ci mężczyźni, którzy wyglądają takich szczupłych, są doskonale zbudowani, mają rozwinięte partie mięśni, o których by się nawet nam nie śniło. No właśnie. Zwykły sportowiec, który, jak to można powiedzieć, dla znikomego trofeum tak wiele poniósł może wyrzeczeń, może nie było go nieraz w domu z żoną, gdzie mógłby ten czas inaczej zupełnie spędzić, jednak ćwiczył i skupiał się, aby nie koniecznie odnieść zwycięstwo, ale żeby robić coś, co może zrobić najlepiej, jak tylko potrafi.
To było zwycięstwo tylko w konkurencji sportowej, po nim przyszli następni, ale pamięć pozostała. Drodzy, ale jesteśmy chrześcijanami, nie chciałbym, abyśmy tutaj rozmawiali tylko o takich przyziemnych sprawach. Jako chrześcijanie wszyscy, czy nam się to podoba, czy nie, bierzemy udział w pewnej walce. I na pewno zdajemy sobie z tego sprawę. Nawet pewna książka roku. No i nie tylko roku, myślę, że to jest jedna z ważniejszych książek w bibliotece każdego adwentysty, nosi tytuł z tym związany. Wiecie na pewno, o jakiej książce mówię. Wielki bój. Oryginalny tytuł był o wiele dłuższy. Wielki bój pomiędzy Bogiem i Jego aniołami, a szatanem i Jego aniołami. No właśnie, czy jako chrześcijanie bierzemy udział w tym boju? Czy coś nam się dzisiaj dzieje w związku z tym, że jesteśmy na wojnie? Czy myślimy o zwycięstwie w tym boju, który tak naprawdę toczy się wokół nas i o nas samych? Jakiego zwycięstwa oczekujemy? No właśnie, jakiego zwycięstwa? Zbawienia. Dziękuję. Od grzechu, który panuje na tej ziemi. Oczekujemy ostatecznego triumfu Jezusa, który przyjdzie w swojej wielkiej chwale, zakończy historię grzechu, panowania szatana i co za tym idzie, wszystkich negatywnych z tym związanych skutków. Całego zła, smutku, cierpienia, łez, które również nas dotykają. Wiele tragedii rodzinnych, chorób. Można by mnożyć ten temat. Tego oczekujemy, tak? Ostateczne zwycięstwo Jezusa. Drodzy, czy możemy jakiś udział mieć w tym zwycięstwie? Dziękuję, będziemy wtedy współzwycięzcami. Spotkać się razem z Jezusem w tym dniu jako żywi, oczekujący Go, a może jako pierwsi z martwych wzbudzeni? A czy możemy mieć jakiś realny udział w walce, która toczy się dzisiaj? I zrobić coś ze swojej strony, aby zwyciężyć, aby faktycznie nie zostać zwyciężonym, ale być w tej grupie, która będzie triumfalnie witała Chrystusa. Być może odpowiedzią na to byłaby taka próba, aby pokonać zło wokół nas. Niektórzy, łącznie i ze mną w pewnym czasie, być może myśleli, że można zaprowadzić porządek na tym świecie i w ten sposób przygotować przyjście Jezusa, który po prostu obejmie w posiadanie swoje królestwo i wszystko, że będzie pięknie, bez żadnych dodatkowych walk. Niektóre teorie tak mówią. A żeby w tym celu przygotować świat, trzeba go tylko oczyścić ze złych ludzi. No, już w średniowieczu były takie opinie. Wiemy, że wyprawy krzyżowe były motywowane tym właśnie, aby stworzyć królestwo Jezusa na nowo na ziemi. To w miejscu, gdzie Jezus rodził się, gdzie nauczał, gdzie po prostu powinien być jako król Izraela. Ale Boże, dzisiaj nie mamy takiej możliwości. Być może czasami przychodzi taka pokusa w moim życiu, może twoim, aby po prostu tak, może tylko niektórych pojedynczych ludzi usunąć poza kręg moich bliskich, bo ci ludzie są źli, źle na nie oddziałują. Oni powinni zostać zwyciężeni w jakiś sposób przeze mnie. Prześladują mnie w pracy, a może w rodzinie, ze względu na moje przekonania. Albo ze względu na nie wiadomo bliżej jaki określony problem. Trzeba by ich zamknąć gdzieś, oddalić, w ten sposób zwyciężyć to zło, które wokół się panoszy i tylko przeszkadza mi w wielbieniu Jezusa. Drodzy, ale czy tak do tego podchodził Pan Jezus właśnie? Otwórzmy Ewangelię. Ewangelię Mateusza w 7 rozdziale i wersety od 21 po 23. Tam się dowiemy, czy problem leży w tym, aby zwyciężyć zło wokół nas. O, i przepraszam, pomyliłem adresy. Prawdopodobnie będzie to inna Ewangelia, w której napisane jest: z wnętrza
serca pochodzą wszystkie złe myśli, bluźnierstwa. Kto mi pomoże znaleźć ten fragment? Marta, dziękuję. Też na M. Dziękuję, to świadczy o tym, że jeszcze nie zasnęliśmy. Zobaczmy, co jest tam napisane. Marka 7:21-23. Albowiem z wnętrza serca ludzkiego pochodzą złe myśli, przeteczeństwo, kradzieże, morderstwa, cudzołóstwo, chciwość, złość, podstęp, lubieżność, zawiść, bluźnierstwo, pycha, głupota. Wszystko to złe pochodzi z wewnątrz i kala człowieka. I to nie chodzi może o wnętrze tego człowieka na zewnątrz znowu, tego obok. Ale drodzy, to jest bardzo ciężka prawda, trudna do przyswojenia, że problem leży po mojej stronie. Nie mogę obarczać odpowiedzialnością za swoje zachowania kogoś, kto mnie prowokuje do zła. Oczywiście ta osoba poniesie współodpowiedzialność, ale to nie na tym polega zwycięstwo nad grzechem, aby odizolować się, aby wykluczyć ze swojej obecności tych, którzy wydają się być tymi, którzy mnie gorszą. Bo tak naprawdę problem jest we mnie samym. Musiałbym odizolować się od siebie samego. Gdy mój zbór miał być zborem idealnym, to w pierwszej kolejności kogo by w tym zborze nie było? Właśnie mnie. Bo ja nie jestem idealny. Problem jest we mnie. Także podążając za myślą, która już w pierwszej części nabożeństwa została tutaj wypowiedziana, a zapisana jest przez Salomona w 16 rozdziale Księgi Przypowieści Salomona, 16 i 32 werset. Możemy powiedzieć, że więcej wart jest cierpliwy niż bohater, a ten, kto opanowuje kogo? Siebie samego jest więcej wart, więcej znaczy niż zdobywca miasta. Zwycięstwo nad sobą jest bardziej wartościowe niż fizyczne pokonanie warowni. Trudna prawda, ale jest to pierwszy krok do tego, aby zwyciężyć ze złem. Kiedy zdaję sobie sprawę, że to ja mam problem i że powinienem opanować samego siebie, zwyciężyć własny ja. Ale to nie wystarcza. Zdaję sobie z tego sprawę, ale często mi to nie wychodzi. Sama świadomość mnie nie leczy. Muszę pomyśleć o przykładach zapisanych w Biblii dalej. Kiedy myślę o wspaniałych zwycięstwach nad złem, a konkretnie nad pokusami, przychodzi mi na myśl na przykład Józef, który w Egipcie, pozostawiony sam na sam z żoną Potyfara. Nie przez jeden, jedyny dzień, jak czytamy, ale nękany przez nią, tam jest napisane, codziennie. Ona mówiła do niego, żeby położył się z nią. Codziennie to robiła. Prawdopodobnie musiała być konkretnej urody, skoro była żoną tak wysoko postawionego męża. I Józef wolał, można powiedzieć, trafić później do więzienia. Być może zaryzykował w tym momencie swoje życie, ale nie ulec pokusie. Wygrać z tą pokusą. Inny przykład, chyba najbardziej spektakularny, równina Dura, trzech młodzieńców, którzy również wygrali. Wygrali, bo nie ulegli potrzebom diabelskim, aby pokłonić się wielkiemu posągowi pośród ludzi, chociaż też śmierć im groziła. W obu tych przypadkach obserwujemy następnie nie tylko zwycięstwo nad samym grzechem, prawda? Ale także wyniesienie nawet na ten ziemski piedestał. Józef stał się zarządcą Egiptu. Trzej młodzieńcy byli dalej zarządcami prowincji babilońskich. Piękna sprawa, ale jedno pytanie sobie zadaję. Jak ja bym się dzisiaj zachował w takiej sytuacji? Oczywiście, gdybać sobie zawsze można. Natomiast jednego jestem pewny. Nie mogę zdobyć, albo inaczej, nie mogę zwyciężyć w takich sytuacjach, jeśli wcześniej
przegrywam w dużo mniejszych okolicznościach, dużo mniej może wartych dla mnie, może tam, gdzie nikt nie obserwuje. Drodzy, wyobraźcie sobie, żeby Józef, tak mówiąc potocznie dzisiejszym językiem, siedział w internecie i oglądał sobie jakieś ciekawe strony. Wiecie może, panowie, o czym mówię. A potem przychodzi taka kobieta, mówi: nie, bez problemu, nie chcę z tobą tego robić, to, tego, o czym to nie mówisz. A może jakieś gazetki sobie poczytywał, tam, gdzie go nikt nie widzi, ale potem w obecności tej kobiety zachował się już inaczej. I sług, którzy widzieli jedynie, że szata jego została w ręce żony Potyfara. A może trzej młodzieńcy, no właśnie, na czym mogli spędzać czas? A może tak sobie mieli jakieś bożki domowe, ważniejsze od jedynego Jahwe. I tak sobie folgowali tu i tam, odnosili takie małe porażki, potknięcia, ale cóż to, to nie było najważniejsze. Ważniejsze jest to, że kiedy przyszedł ostateczny czas tej wielkiej walki, odnieśli zwycięstwo. Czy tak było? Kiedy czytamy sprawozdanie na ten temat w książce Ducha Proroctwa, znajdujemy tam takie ciekawe słowa, że ci młodzieńcy, kiedy byli jeszcze dziećmi, byli wychowywani przez swoje matki, ojców w taki sposób, aby być czystymi w tych najdrobniejszych sprawach, w tych najmniejszych. Zdobywali praktyczne umiejętności, zwyciężali, można powiedzieć, na co dzień te różne drobne potknięcia, niedociągnięcia, wady charakteru. A czy takie praktyczne przygotowywanie się do walki odbywa się jedynie w teorii? Zobaczmy, przed czym przestrzega nas Tytus w 3 rozdziale i w 9 wersecie. Tytusa 3 rozdział, werset 9 jest dla mnie wielką przestrogą. Jest tam napisane tak: a głupich rozpraw i rodowodów i sporów i kłótni o zakon unikaj, są bowiem nieużyteczne i próżne. A dodałbym do tego i szkodliwe. Tak wiele razy myślałem sobie, że aby przygotować się do zwycięskiej walki z grzechem w moim życiu, potrzebuję najpierw zwyciężyć może kogoś w zborze, w jakiejś teologicznej kłótni, w jakimś sporze. Zawsze dopiąć swojego zdania, podkreślić, że to ja jestem najmądrzejszy. Może nawet czasami pokłócić się o jakieś głupoty, a może po prostu mieć tylko ostateczne zdanie na samym końcu. I tak zwyciężać. I tak poprawiać świat. Tak pokonywać zło. Ale czy o to Panu Bogu chodzi? Wiemy, że apostoł celowo przestrzegł nas przed taką postawą. Bo teoretyczne spory nie wnoszą niczego dobrego. One mogą się stać tylko przyczyną mojej osobistej porażki. A może kiedy zacznę w tych sporach błądzić i schodzić na manowce, to pociągnę ze sobą jeszcze więcej biednych istot. Drodzy, tak więc idąc za ewangelistą Łukaszem, który w 19 rozdziale 17 wersecie powiedział: kto małym jest wierny, temu wiele będzie dane. Druga ważna rada, oprócz tej, że moje zwycięstwo zaczyna się wtedy, kiedy znam sobie sprawę, że ja mam problem i że muszę opanować siebie. To druga kwestia. Jeżeli chcę zwyciężać w wielkich sprawach, najpierw muszę być wierny w małym i ćwiczyć się, praktykować te drobne zwycięstwa, wygrane ze złem na co dzień. No dobrze, to są dalej słowa, można powiedzieć. Tyle to każdy z nas chyba wie. Myślę, że chrześcijanie musimy czerpać przykład z Jezusa. Jezus jako zwycięzca w Ewangelii Jana w 16 rozdziale, w wersecie 33, który słyszeliśmy tutaj na wstępie tego rozważania, powiedział te tak wspaniałe słowa, które są dla nas obietnicą. Jan 16, 33, jeszcze raz otwórzmy i przeczytajmy to, bo to jest naprawdę wspaniałe. Po tych wszystkich trudnych rzeczach, trudnych dla uczniów, Jezus mówi, że to powiedział im, aby w nim pokój mieli. Na świecie ucisk mieć będziecie, ale ufajcie, bo co? Ja zwyciężyłem świat.
To jest bardzo ciekawe, że Jezus mówi to niedługo przed wielkim wydarzeniem, jakim było ukrzyżowanie, przed śmiercią. Czy śmierć nie jest największą porażką, można by pomyśleć? A Jezus już wtedy mówi, ufajcie, ja zwyciężyłem świat. Dzisiaj, kiedy wiemy, że Jezus umarł, ale i zmartwychwstał, te słowa są dla nas jeszcze pełniejsze. Jezus wypowiedział w tym proroctwo, bo wiedział, że z mocą Ojca jest w stanie zmartwychwstać, pokonać grzech. No właśnie, w jaki sposób Jezus zwyciężył? Być może dopatrzymy się więcej płaszczyzn, na których zwycięstwo Jezusa okazało się w trakcie Jego pobytu na ziemi, nie tylko, ale na pewno istnieją takie trzy najważniejsze. Jedną z nich jest to, że Jezus zwyciężył faktycznie ile pokus na ziemi? 90%? 100%! Jezus zwyciężył diabła w każdej pokusie, którą temu podsunął. Nie tak dawno studiowaliśmy ten fragment, kiedy Jezus był na pustyni, prawda? I tam te trzy cytowane przez Biblię pokusy. Wreszcie zwyciężył w każdej pokusie, którą diabeł podsyłał mu w ciągu jego misji późniejszej. Być może, aby umieścić się gdzieś gniewem, honorem, aby udowodnić to, że jest Synem Bożym przed faryzeuszami, którzy ciągle z Niego kpili. Być może, aby zrezygnować wreszcie ze zbawczej misji. Bo drugie zwycięstwo Jezusa okazało się przez krzyż. Wtedy przypieczętował, można powiedzieć, zwycięstwo nad szatanem. Pokazał, że diabeł jest winny zła. I ostatecznie strącił go z piedestału, jakimkolwiek jeszcze się mógł znajdować wtedy. Na krzyżu dokonało się zbawienie. To jest drugie wielkie zwycięstwo Jezusa. Trzeci, można powiedzieć, bo zmartwychwstanie, bo bez tego nasze zbawienie nie byłoby pełne. I będzie jeszcze jeden wielki triumf, o którym już mówiliście. Kiedy zakończy historię grzechu. Być może dużo więcej tych triumfów byśmy znaleźli, ale te trzy są dla nas wspaniałym tematem do rozmyślań i natchnieniem do tego, aby mówić, myśleć o nim. Skupmy się może na jednym aspekcie tego, co tam w tych słowach pada. Zobaczmy, Jezus powiedział, ufajcie, ja zwyciężyłem świat. Co z tego dla nas wynika, że Jezus zwyciężył świat? Czemu mamy ufać? Tak, czyli ufamy w obietnicę, że Jezus w końcu zakończy historię grzechu, ale czy tylko to? Dziękuję. Ufność to bardzo blisko znaczne słowo z wiarą, a wiara jest to jedyny środek, który ratuje nas przed tym, czego sami zrobić nie możemy, czemu sami umknąć nie możemy. Przed śmiercią spowodowaną naszymi grzechami. Zobaczmy, co jest w pierwszym liście tego samego Ewangelisty Jana. Pierwszy list Jana, 5 rozdział i werset 4. Co jest naszym zwycięstwem? 1 Jana 5:4. Bo wszystko, co się narodziło z Boga, zwycięża świat. A zwycięstwo, które zwyciężyło świat, to wiara nasza. Ufajcie, zwyciężyłem świat. Można powiedzieć, wierzcie, zwyciężyłem świat. I ta wiara jest przyczyną Twojego i mojego zwycięstwa nad grzechem w każdym jego aspekcie. Dla nas jako adwentystów dnia siódmego chyba sprawienie z was i przez wiarę nie jest tematem, który trzeba tłumaczyć po raz kolejny, a być może jednak jest. Być może, właściwie na pewno powinniśmy każdego dnia na nowo zastanawiać się nad ogromem łaski płynącej ze zbawienia właśnie przez wiarę. Nie w siebie i w swoje zasługi, rzekome możliwości, ale w zwycięstwo Jezusa. Jezus pokonał szatana na krzyżu, pokazując mu, że wziął na siebie nasze grzechy i teraz nie musimy my być winni i skazani na wieczną śmierć. Ale nie tylko. Jezus obiecał, że przyjdzie zabrać nas do siebie i odmieni to oblicze ziemi. Ale nie tylko to. Jezus obiecał nam jeszcze coś.
Obiecał, że możemy pójść za Jego przykładem, który zostawił nam, będąc na ziemi. Za tym przykładem, który już omówiliśmy pokrótce, a który tak pięknie oddaje autor listu do Hebrajczyków. W 4 rozdziale tego listu i w wersetach 15 po 16. Hebrajczyków 4, 15 po 16. Nie mamy bowiem arcykapłana, który by nie mógł współczuć ze słabościami naszymi, lecz doświadczonego we wszystkim, podobnie jak my, z wyjątkiem grzechu. Przystąpmy tedy z ufną odwagą do tronu łaski, abyśmy dostąpili miłosierdzia i znaleźli łaskę ku pomocy w stosownej porze. Jezus doświadczony we wszystkim z wyjątkiem grzechu. Słowo doświadczenie można również przetłumaczyć jako wyćwiczony, albo ten, który wypraktykował wszystko, zniósł wszystko, kuszony. Drodzy, Jezus był kuszony bardziej niż każdy z nas. On doskonale rozumie te ciężkie boje, jakie przechodzimy na tej ziemi, które toczymy ze złem. A może te lżejsze boje, nasze porażki również rozumie, bo wziął je na siebie na krzyżu. I zachęca mnie i ciebie do tego, abyśmy przystąpili z ufną znowu odwagą. Tak jak to było powiedziane wcześniej przez Niego samego. Z ufną odwagą do tronu łaski, abyśmy dostąpili miłosierdzia i znaleźli łaskę ku pomocy w stosownej porze. To znaczy w jakiej porze? Właśnie w porze burz na morzu, którym płyniemy naszą łódką. Mówiąc bardziej już konkretnie, w sytuacji pokus, trudności, cierpień. Bardzo ciekawe jest to, że to sformułowanie mówi o tym, iż powinniśmy przyjść do tronu łaski, a pomoc otrzymamy w stosownej porze. To nie mówi nam tego, że przystąpmy w stosownej porze do tronu łaski, a wtedy otrzymamy pomoc. Nie wiem, czy nie czepiam się tutaj szczegółów, ale wydaje mi się, że autor chce nam zwrócić uwagę na jedną rzecz. Przystąpmy kiedy? Teraz, dzisiaj. Nie odkładajmy tego na nie wiadomo kiedy. Będąc Józefem w Egipcie, czy będąc 3 młodzieńcami na równinie Dura, czy będąc Krzysztofem Kubiakiem, czy każdym innym człowiekiem. Dzisiaj przystąp do tronu łaski. To dzisiaj możesz wznowić, a może dopiero nawiązać tę zbawczą więź z Jezusem. I w stosownej porze wówczas otrzymać od Niego pomoc do tego, aby zwyciężyć. Również już tutaj, teraz na ziemi. Nie musisz czekać w nieskończoność. No, nieskończoność na pewno nie, ale do momentu, aż Jezus przyjdzie i odnowi oblicze ziemi. Nawet inaczej powiem, nie powinieneś do tego momentu czekać. Czekać na zwycięstwo Jezusa w twoim życiu. Możesz. Myślę, że tego pragniesz. Zwyciężać już dzisiaj. Aby nie być wiecznie w pętach tego, który podsuwa nam stare pokusy i chce, abyśmy upadali i smucili się z tego powodu, smucąc innych i Boga. Drodzy, zobaczmy, że jest do tego potrzebny pewnego rodzaju wysiłek. Kiedy mówimy o wstępowaniu w ślady Jezusa, zobaczmy, że On przeznaczał na coś czas i to był Jego największy wysiłek, Jego największe zwycięstwo każdego dnia, które miało miejsce już od samego rana. A wstawszy wczesnym rankiem, udał się na miejsce odosobnienia, jak to różne Ewangelie sprawozdają, i modlił się. Wiemy też, że Jezus doskonale znał Pismo, cytował je w każdym momencie, bo również na to przeznaczał czas. Drodzy, to jest największa prawda o zwycięstwie. Oprócz tego, że wiemy, że problem w nas tkwi, że samych siebie powinniśmy opanować. Nie zaczynać od naprawiania świata wokół nas. Oprócz tego, że wiemy, że powinniśmy praktykować zwycięstwa w tych małych kwestiach, aby móc kiedyś być może staczać większe boje. Potrzebujemy siły do tego. A tym największym zwycięstwem jest wiara. A prowadzi do niej małe, codzienne poświęcenie
małe, codzienne wygrane nad tym, aby może poleżeć jeszcze chwilę, godzinę w łóżku. Aby może troszeczkę dłużej posiedzieć przy internecie, może obejrzeć jakiś ciekawy program, czy też spędzić czas z Jezusem u Jego tronu. I otrzymać tę łaskę o pomocy w stosownej porze. Miałem taki okres w życiu, kiedy zaniechałem tego, bo nie miałem czasu. Ciekawe, że Luther mówił, że kiedy czeka go bardzo ważne przedsięwzięcie, to... Albo inaczej. Normalnie modlił się ile? I spędzał czasu nad Biblią. Godzinę dziennie, tak było powiedziane. Ale kiedy miał bardzo mało czasu, kiedy miał bardzo wiele trudnych rzeczy do zrobienia, to modlił się 2 godziny. Zwyciężał. Potrafił odłożyć te ważne sprawy, wszystkie inne na boku, ale udać się właśnie do tronu stóp Jezusa i stamtąd czerpać siły do prawdziwego zwycięstwa. Ellen White oddaje to w takich słowach. Jeśli nie wykażemy pewnego rodzaju wysiłku, i zaraz tłumaczę, na czym ten wysiłek polega, aby poddać swe myśli pod panowanie Jezusa. Jeżeli tego wysiłku nie wykonamy, wówczas zbawienna łaska nie będzie mogła objawić się w naszym życiu. To jest cytat z książki Wychowanie. Jest jedno najważniejsze zwycięstwo w każdym życiu, życiu każdego z nas do odniesienia. To jest poddanie myśli Jezusowi. To jest otwarcie naszego serca przed Nim, jak przed przyjacielem od samego rana. W modlitwie i w rozmyślaniu nad Jego Słowem. I nie na tym koniec. I wytrwanie w tym do końca dnia. Drodzy, kiedy otwieramy tak dobrze znane nam słowa z Ewangelii Mateusza, 24 rozdziału, werset 13. Nie wiem, jak wy odbieracie, ale ja zawsze myślałem właśnie o takich kwestiach eschatologicznych tylko i wyłącznie. No i bardzo dobrze, bo o tym Pan Jezus tam mówił. Ale tak naprawdę Biblia jest tak cudowna, że można z niej dużo więcej wspaniałych myśli wyciągnąć niż te, które są najbardziej znane. Zobaczmy. Kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony. Oczywiście, do końca tych ciężkich czasów, o których powiada Pan Jezus, każdy z nas musi wytrwać, ale powiedzcie mi, kiedy zaczyna się koniec? Czegokolwiek. Pan Jezus określił pewne znaki zbliżającego się końca, ale czy będziemy tak mogli na 100% powiedzieć, że a, jutro się zaczyna koniec? A powiedzcie, kiedy zaczyna się koniec nabożeństwa? Jak się kończy kazanie, to się zaczyna koniec. Zobaczcie, taka filozofia. Ale dlaczego o tym mówię? Nie odkładajmy pewnych rzeczy na ten koniec. Bo nigdy nie wiemy, kiedy on nastąpi. Nie mogę odłożyć mojego przygotowania na spotkanie z Jezusem na moment, kiedy zobaczę, że znaki na niebie i ziemi wskazują, że dekret niedzielny jest wprowadzany. Bo może dzisiaj, wracając do domu samochodem, odniosę śmiertelny wypadek. Ale nie tylko dlatego. Przede wszystkim dlatego, że bardzo wiele tracę każdego dnia. Trudno jest od rana do wieczora wytrwać w łączności z Jezusem, a z drugiej strony to jest jedyne, co powinna zrobić. Jeżeli zrobię tak jeden dzień, zrobię tak drugi dzień, trzeci dzień, czwarty. Uzbierze się tydzień, potem zbierze się miesiąc, rok. Jeśli odpadnę, mówi Jan, dziateczki, nie grzeszcie, ale macie orędownika w niebie, który jest sprawiedliwy. Przyjdę, wyznam grzech i znowu jestem z moim Jezusem. Nie chodzi o sam fakt popełnienia grzechu, ale o odpadnięcie z tej zbawczej relacji. I tak już kończąc, chciałbym, abyśmy przeczytali takie trudne, ale znowu wspaniale kończące się słowa z listu do Rzymian, z 8 rozdziału. A potem, abyśmy posłuchali jeszcze doświadczenia, które na pewno znacie z mojego życia, ale które myślę, że wiąże się z tym tematem. Zobaczmy. Rzymian 8, 35 po 39. Któż nas odłączy od miłości Chrystusowej? Czy utrapienie?
czy ucisk, czy prześladowanie, czy głód, czy nagość, czy niebezpieczeństwo, czy miecz. Jak napisano, z powodu Ciebie co dzień nas zabijają, uważają nas za owce ofiarne, ale w tym wszystkim zwyciężamy, wygrywamy, odnosimy sukces przez Tego, który nas umiłował. Albowiem jestem tego pewny, że ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani potęgi niebieskie, ani teraźniejszość, ani przyszłość, ani moce, ani wysokość, ani głębokość, ani żadne inne stworzenie nie zdoła nas odłączyć od miłości Bożej, która jest w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. Nic. Bo w tym wszystkim zwyciężamy. Ale musimy pamiętać o tym, że to zwycięstwo zaczyna się po otwarciu oczu każdego dnia. W tych niepozornych chwilach, kiedy zerkamy za okno, widzimy, że słońce świeci. Może zaczynamy myśleć o tym, co będziemy robić w ciągu tego dnia. Ale w tym momencie jest czas na największe zwycięstwo. Na pierwsze poddanie myśli Jezusowi. Na czerpanie stóp z bycia przed Jego tronem łaski. Kiedy przechodziłem doświadczenie związane z sabatem, czy też szabatem może bardziej odpowiednio, kiedy kończyłem studia i miałem świadomość zbliżającego się egzaminu, który jedynie mógł uprawnić mnie do tego, abym mógł podjąć zawód, właściwie pracę w zawodzie, w którym się uczyłem. Kiedy napisałem jedno pismo w okresie jesiennym, aby mieć dużo czasu, ponieważ miałem możliwość podejścia do 3 terminów. W okresie jesiennym napisałem z prośbą o to, aby wiosną udostępniono mi możliwość zdawania egzaminu nie w sobotę, ale w jakiś inny dzień. Niedługo potem otrzymałem odpowiedź odmowną. Potem, jak może ta wdowa z przypowieści, pisałem po raz kolejny, znowu otrzymałem odpowiedź odmowną. I tak spinałem się po różnych szczeblach władzy, aby znaleźć jakąś pomoc. Bardzo wiele spośród Was również wspierało mnie modlitwami. Mówiło: Krzysiek, zwyciężysz. Nie poddawaj się, modlimy się o Ciebie. Wiecie, to słowo zwycięstwo w tym momencie mogło być bardzo różnie zrozumiane. Bo tak naprawdę wiele, może nie spośród Was, ale może pojawiały się takie osoby, które pragnęły takiego fizycznego zwycięstwa, tylko i wyłącznie. Aby te osoby, które uniemożliwiają mi zdanie tego egzaminu, odniosły porażkę. Żeby po prostu zobaczyły, że jest ktoś większy od nich, że nie mogą robić wszystkiego tego, co im się podoba. Pamiętam, kiedy już przyszedł ostateczny termin, po którym, jeżeli bym nie zdał, miałbym możliwość pójścia na bezrobocie albo zmiany możliwości pracy. Kiedy czułem wsparcie modlitewne, okazało się, że rzeczywiście udało się dopiąć tego, co prosiłem, czyli otrzymać termin egzaminu w innym dniu niż sobota. Wiecie, ucieszyłem się bardzo. Było to pewnego rodzaju zwycięstwo w tym momencie. Mogłem rozpocząć po tym egzaminie pracę w zawodzie, który tak bardzo mi się podobał, co do którego przeczuwałem, że Pan Bóg chce, abym w nim był. Wtedy usłyszałem takie właśnie słowa od jednej z osób, którą cenię, którą kocham. Powiedział mi: Krzysiek, zwyciężyłeś, wygrałeś, udało się, masz termin nie w sobotę. Wiecie, pomyślałem sobie wtedy i powiedziałem to, wiesz, ale ja cały czas powtarzałem Ci, że nie to dla mnie jest najważniejsze, bo ja zwyciężyłem, wiesz kiedy? Dużo wcześniej. Wtedy, kiedy podjąłem decyzję wiary Jezusowi. Wiary, że może nawet będę prześladowany za swoje przekonania. Wiary w to, że On mnie zbawił. Że sabat jest pamiątką tego zbawienia z łaski przez wiarę w Niego. W Jego zwycięstwo w moim życiu nad grzechem, bo to jest najistotniejsze. Że Jezus daje mi siłę do pokonywania trudności na co dzień.
do tego, aby przede wszystkim ćwiczyć się w małych, drobnych sprawach, nie szukać problemów wokół siebie. To było moje zwycięstwo. Kiedy rozmawiałem z Bogiem o tej sprawie, powiedziałem jasno: Panie, jeżeli Ty chcesz, abym był lekarzem, zrób to. Daj mi egzamin w innym dniu, ale jeżeli nie, to być może na oczach świata poniosę porażkę. Zostanę bezrobotnym, może jakimś innym, ale wiem, że to Ty masz dla mnie wspaniałą pracę. I z radością, wiecie, nawet rozmyślałem sobie o tym, kim będę, co będę robił, może pójdę na misję, może stanę się kimś innym niż sobie to wyobrażałem. I wiem dzisiaj, że to było zwycięstwo. Pan Bóg jednak uznał, że poprowadzi moją sprawę dalej w tej właśnie kwestii, abym służył Mu w tej, a nie innej formie. Ale drodzy, nie to jest najważniejsze. Wiem tylko jeszcze jedno, że przez 6 lat studiów były mniejsze, mniej trudne sytuacje, drobne egzaminy, które nie były aż tak decydujące o moim dalszym losie. Jak myślicie, co bym zrobił w momencie, kiedy przychodzi końcowy egzamin, a kiedyś tam z jednego przedmiotu, tylko jeden z 5 egzaminów postanowiłem pójść sobie w sobotę i go zdać. Skoro jeden taki mały, to czemu nie na taki duży pójść, prawda? Zwycięstwo zaczyna się dzisiaj. Kochani, tak więc zwyciężajmy. Przez wiarę w dzieło zbawcze Jezusa w moim życiu. Że On mnie uwolnił od win, że On przyjdzie kiedyś po mnie znów i że dzisiaj daje te siły, aby wstępować w Jego ślady. Zwyciężajmy każdego dnia nad swoimi słabościami, nad swoimi wadami. Zwyciężajmy przez praktykowanie drobnych, małych gestów, które są również ważne dla Boga, aby przygotował nas do większych. Ale przede wszystkim niech naszym zwycięstwem będzie codzienne wytrwanie w łączności z Jezusem, która tylko może zapewnić nam tę ostateczną wygraną i znalezienie się razem z Nim. I dziękowanie Mu z całego serca za te wszystkie małe i większe wygrane, które w Jego mocy mogliśmy odnieść na tym świecie. Amen.